Pani Moniko, czy pani jest osobą tolerancyjną? Staram się być jak najbardziej. Myślę, że moje życie też, moje doświadczenie nauczyło mnie tego, że naprawdę każdy z nas może się znaleźć w tak przedziwnych, różnych sytuacjach w swoim życiu, nieprzewidywalnych. Nagle coś, co jest dla nas oczywiste, może się zupełnie zmienić i nasze życie nagle nas zaskakuje. Jesteśmy inni, tak jak ja stałam się inna w pewien sposób i należę do pewnej mniejszości jako osoba niepełnosprawna, więc musiałam się też nauczyć o sobie mówić w ten sposób. Musiałam się nauczyć akceptować siebie jako kogoś innego też, już w innej formie niż byłam wcześniej. Także ta tolerancja dla innych osób, ale też dla samego siebie jest też często trudna do nauczenia się i też jest to wyzwanie niekiedy. Czy pamięta pani te pierwsze miesiące po wypadku? No bo teraz pani życie już jest całkiem inne, jest poukładane. Jest pani także przede wszystkim mamą, no i to jest wspaniałe. Tak, absolutnie. Dzisiaj to już jest 14 lat od wypadku, więc zupełnie gdzieś mam duży dystans do tego i wiele rzeczy zdarzyło się takich, które mi udowodniły, że mimo takich trudnych przeżyć można po prostu prowadzić fajne życie i spełniać się w wielu dziedzinach. Ale na początku absolutnie było to w mojej głowie nie do wyobrażenia, że ja w ogóle będę artystką, że będę kobietą. Ja nie czułam się kobietą, ja czułam się taka bezpłciowa w tej formie. W ogóle nie wiedziałam, jak będzie moje życie wyglądało. Widziałam bardzo dużo problemów dookoła siebie, dużo barier, dużo przeszkód i generalnie w czarnych barwach to moje życie wyglądało w moich oczach. Na szczęście czas robi swoje i my bardzo umiemy się łatwo przystosować jako ludzie. Dlatego dzisiaj też zupełnie inaczej patrzę na innych, na ludzi, którzy gdzieś tam borykają się z różnymi problemami. Choćby takiego braku akceptacji, bo wiem, jak to się jest odnaleźć nagle w obcym świecie, bo ja nagle ze świata takiego przyjaznego, zdawałoby się, nagle stałam się zupełnie jakimś takim ufolutkiem, wylądowałam jakby na innej planecie, choć byłam w tym samym miejscu. To nagle świat się zrobił dla mnie kompletnie nieprzyjazny, więc wiem, jak to jest być u siebie, ale jednak nie u siebie i uczyć się tego wszystkiego od nowa. To nie jest łatwe, ale z pomocą dobrych ludzi, bo takich spotykam na swojej drodze często i dzięki nim i dzięki wierze w siebie, dzięki wytrwałości, sile i otwartości na drugiego człowieka, po prostu udało mi się to wszystko jakoś poukładać.